Witajcie moi drodzy na kanale Crypto Stasiak. Widzimy się w kolejnej serii odcinków poradnikowych. I w tym odcinku porozmawiamy sobie, właściwie pokażę Wam od A do Z dokładnie, jak na Bybicie, zresztą też na każdej giełdzie, ponieważ to są podobne mechanizmy, ale ja używam Bybita, więc na tej giełdzie będę Wam pokazywał, jak od A do Z zrobić transakcję, jak po prostu przesłać sobie kryptowaluty ze spota na futuresy, z futuresów na spota, jak wejść na tego spota, jak kupić pierwsze kryptowaluty, jak je sprzedać, jak wygląda zlecenie market, jak wygląda zlecenie limit oraz o co chodzi w take profit i stop loss. Także myślę, że wszystkim początkującym ten filmik się na pewno przyda i oczywiście pamiętajcie o konkursach, które są w opisie poniżej tego filmiku. Oczywiście podczas filmu również o tych konkursach Wam powiem. A warto, bo można zgarnąć $155 gdzieś tam na jakieś dodatkowe tematy tradingowe czy opłaty prowizyjne, także myślę, że niedużo roboty, a całkiem fajne pieniądze można zgarnąć. Także nie przedłużając, zaczynajmy odcinek. I przechodzimy, moi drodzy, do Bybita. Czyli jak wygląda sytuacja? Założyliście sobie konto na Bybicie, wpłaciliście sobie pieniądze, tu po prawej stronie macie asety. Ja wpłaciłem tam jakieś pieniądze, żebyście po prostu zobaczyli, jak się tutaj poruszać. I tutaj jak sobie wejdziecie w asety, prawda, overview, klikniecie sobie w te dolarki, to Wam pokażę overview, czyli gdzie macie pieniądze na poszczególnych kontach, ponieważ mamy spot, czyli tam, gdzie robimy zakupy na spocie, tam, gdzie kupujemy fizyczne tokeny. Mamy derywatywy, czyli granie na futuresach poprzez USDT, no i tam reszta tych działów USDC, funding, earn, copy trading, jeżeli macie na copy tradingu, ale dzisiaj skupimy się może na tych dwóch. I teraz w sytuacji, w której tu klikacie sobie na spocie, widzicie wszystkie monety, jakie gdzieś tam posiadacie. I teraz jak zrobić to, żeby przesłać sobie ze spota na derywatywy, bo nie chcecie kupować na spocie, tylko chcecie po prostu grać sobie na futuresach. Macie USDT, klikacie sobie transfer, tutaj wybieracie skąd dokąd. No macie na spocie, więc wybieracie spot, chcecie na derywatywy, czyli wybieracie derywatywy, wybieracie coina, no w tym sytuacji, na tym przykładzie jest to USDT i wpisujecie kwotę. Wpisujecie sobie kwotę, na przykład $100, potwierdzacie, i jakby to już jest wykonane. Sukces. I teraz tak. Wchodzicie sobie na derywatywy, żeby sprawdzić. OK. $100 zostało przelane. I tak samo możecie zrobić w drugą stronę, czyli po prostu jeżeli tutaj już skończycie sobie grać, zarobiliście, zrobiliście ze $100 powiedzmy 200, chcecie sobie przesłać to dalej, to klikacie znowu transfer z tutaj takim znaczkiem kółeczku z czałeczki zamieniacie z derywatyw na spot lub ręcznie USDT i całą kwotę sobie przelewacie. I znowu te pieniądze, które tutaj mieliście, znalazły się na spocie. Bardzo proste, nie ma problemu. Myślę, że każdy załapie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wypłacać Wasze tokeny z giełdy, na przykład na portfel, to co musicie zrobić? Nie zrobicie tego na derywatywach, musicie to zrobić na spocie. Więc w takiej sytuacji jesteście na spocie, klikacie sobie, chcecie sobie wyjąć USDT, klikacie sobie withdraw, czyli wyciągnij, oczywiście USDT, klikacie tutaj albo jak macie dodany jakiś adres, albo po prostu go przeklejacie ze swojego portfela. Pamiętajcie, żeby wybrać chain type, czyli na przykład przy USDT wybieramy sobie TRC20, oczywiście może być inny, zależy jaki ustaliliście sobie na portfelu. I klikacie po prostu na przykład 123 monety. Oczywiście potem klikacie potwierdź, no i wysyłacie. Jakby tutaj większej filozofii nie ma, ponieważ pokaże Wam się okienko tylko potwierdzenia i jakby więcej filozofii nie mamy. Jak zrobić pierwsze trady? Po pierwsze na spocie te trady, czyli zakup fizyczny danego tokena, musicie mieć dolarki, czyli USDT-ki, stablecoiny na spocie. Następnie wchodzicie sobie tutaj w zakładkę trade i klikacie spot trading. To jest najważniejsze, żeby nie kliknąć mergina ani nic innego, bo przeniesie Was w miejsce, w którym być na początku nie chcecie. I teraz jaka jest sytuacja? Tutaj w tym miejscu wybieracie sobie, jakiego coina chcecie kupić. Może to być na przykład Bitcoin. Pamiętajcie, że zawsze musi być do pary, do której będziecie kupować. W tym przypadku jest to USDT. Klikamy sobie bitka do USDT, no tu akurat jest już, więc może wybierzmy sobie ETH. Wybierzmy sobie ETH. Znalazło nam Ethereum. I teraz o co chodzi w tym całym w tej całej sytuacji, która tu nam się pojawiła. Ja tylko wrócę do bitka, ponieważ będziemy sobie dzisiaj kupować bitka. I mamy tak, po pierwsze, merginu tu nic nie klikajcie, nie dotykajcie, bo to jest dużo bardziej zaawansowana sytuacja, która zupełnie Wam na początku potrzebna nie jest. Patrzę tylko, żeby Wam ułatwić jedną rzecz, ok. I mamy tak, możemy kupować, możemy sprzedawać, więc na początku sobie kupimy. Mamy available balance, czyli tyle, ile nam mamy na koncie USDT do zakupu Bitcoina. I mamy dwie opcje. Możemy kupić po markecie. Jeżeli klikniemy market i wybierzemy sobie na przykład tutaj suwaczkiem lub wpiszemy ręcznie, za ile USDT-ków chcemy kupić, w tym przypadku kupimy sobie na przykład za $50. Za $50. To po prostu klikamy Buy BTC, potwierdzamy i już tutaj nam zlecenie przyjęło, kupiło, czyli kupiło po cenie marketowej, czyli tej, która jest po prostu powiedzmy najbliżej zbliżona do tego, co Wam się tu wyświetla. Tu jest duża płynność, więc jakby nie będzie problemu. Ja pokażę tylko teraz szybko, jak to wygląda. Zakupiliśmy sobie tego Bitcoina, wchodzimy sobie tutaj oczywiście w ten Asset Overview, klikamy Spot i widzicie, że mamy kupionego bitka o wartości $50. Tu oczywiście poszła jakaś mała pewnie prowizja. Również możemy klikać withdraw i go wysyłać, prawda, więc tutaj nie ma problemu. Ale możemy go również kupić poprzez zlecenie limit, czyli stwierdzamy, że Bitcoin no teraz kosztuje 16,940, ale Wy sobie myślicie i tak uważacie, że kurczę, Bitcoin będzie kosztował taniej. Ogólnie chciałbym go kupić po prostu taniej. Nie podoba mi się ta kwota. Chcę go kupić za 16 900, prawda? Więc tutaj klikacie najpierw limit, potem order price 16 900, czyli to jest cena, która Was będzie interesowała, i order value, czyli za ile dolarków chcecie kupić. Kupmy znowu za $50, prawda? I teraz jak klikniecie Buy BTC, potwierdzicie sobie, to zobaczcie, że tutaj w Limit i Market Orders wejdzie Wam zlecenie. Czyli wrzuciliście zlecenie typu Limit w stronę kupna o wartości $50 po cenie zakupu, którą byście chcieli, 16 900 w ilości 0,002958 bitcoina. No nic nie zostało wypełnione, bo jeszcze nie kupiło, oczywiście, kiedy to zostało zlecone. I to sobie będzie leżało, to sobie będzie czekało. Jak bitcoin dojdzie po prostu do tej ceny, którą tu zaznaczyliście, to wypełni Wam to zlecenie, czyli po prostu kupi, i ta część bitcoina pojawi się u Was w portfelu spot, czyli w tym miejscu. Oczywiście, jeżeli stwierdzicie, że kurczę, jednak to nie był dobry pomysł, nie chciałbym kupować Bitcoina. Poczekajcie, tylko sobie coś zmienię, bo coś mi się tu niewygodnie siedzi. O, wracamy. Stwierdziliście, dobra, 16,900 to nie jest dobra cena, nie chce mi się czekać, mam to gdzieś. Klikacie cancel i zlecenie zostało anulowane, a pieniądze wróciły do Waszego dostępnego balansu. Teraz możecie również sprzedać tego Bitcoina, którego wcześniej kupiliśmy, więc klikacie sobie sell i tutaj Wam pokazuje balans tego Bitcoina, który wcześniej kupowałem, prawda? Więc możecie go sprzedać również, tak jak pokazywałem, po markecie i po prostu albo 100% suwaczkiem, albo 50%, albo 25%, klikacie sell. Ja w tym momencie pokażę, jak to wygląda. Sprzedam 25% Bitcoina, klikam sell po markecie. Sell. Bitcoin 25% z tego, co miałem, został sprzedany. Tak samo po limicie możemy to ustawić, więc zrobimy sobie to teraz. Oczywiście quantity dajmy sobie już całość, order value i order price. Wpiszmy sobie 16 930, powiedzmy 8. No i teraz mamy to w orderach. O, widzicie? Przeskoczyło, poszło, zjadło mi order, ponieważ cena w momencie, w którym klikałem, była trochę niższa, ale wskoczyło powyżej i tego Bitcoina po prostu mi sprzedało po cenie, którą chciałem. I tutaj jak sobie wejdziecie na przykład w Past Orders, no to macie wszystkie zlecenia, jakie robiliście, Trade History, historia Waszych wszystkich trade'ów, więc jakby tutaj jest temat dosyć prosty. Take Profit i TP i SL to są zlecenia Take Profit i Stop Loss, czyli w sytuacji, w której jesteśmy na bitku, wybieramy sobie market, kupujemy sobie za 50% kapitału naszego bitcoina, mamy już tego bitcoina i chcemy go sprzedać. Już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, macie tego Bitcoina, kupiliście go. Idziecie spać, w nocy trzeba spać, nie wiecie, co się wydarzy w nocy, ale zakładacie, że no, nie chcielibyście trzymać tej pozycji, tego Bitcoina, jeżeli będzie spadał niżej niż na przykład 16 700, bo uważacie, że jeżeli spadnie poniżej tego poziomu, prawda, no to po prostu już poleci na łeb, na szyję, a Wy nie chcecie tracić pieniędzy i po prostu chcecie ochronić swój kapitał. Więc w takiej sytuacji wchodzicie sobie w zlecenie Take Profit Stop Loss, w tej sytuacji będziemy ustawiać stop lossa, wybieracie sobie ilość, no to wiadomo, że kupujemy, chcemy za całość Bitcoina, całość swojego kapitału ochronić, wybieracie sobie tutaj całość i teraz dajecie, jak ma wyglądać sytuacja, czyli w sytuacji, w której cena na Bitku osiągnie poziom 16 700, wasze zlecenie sprzedaży zostanie wrzucone w książkę zleceń i zostanie sprzedane po cenie, którą tu wybierzecie, czyli na przykład 16 tysięcy, nie wiem, 650, może to być 16 690, nie ma problemu, i klikacie Sell BTC. Tu Wam oczywiście to wszystko potwierdzi, klikacie sobie Sell i macie w Waszych TPSL orderach zlecenie, że w razie W, gdyby Bitcoin zaczął spadać, to nie chcecie po prostu czekać, więc tutaj oczywiście moglibyśmy sobie ustawić inaczej, bo jak jest trigger 16700, to dałem po prostu taką przerwę, ponieważ jak są coiny, które mają duże ruchy na cenie, ten price action jest ogromny, no to wtedy wiadomo, że trzeba trochę większego spreada zrobić, ale w sytuacji Bitcoina moglibyśmy tak naprawdę śmiało tutaj dać 16695 nawet. On jest untriggered, bo oczywiście ta cena nie doszła do tego poziomu, więc jakby no nie ma o czym gadać, prawda? I to będzie chroniło Wasz kapitał po prostu przed dalszymi spadkami. Bardzo polecam tego używać, zresztą zawsze tego używam. I tak samo w drugą stronę. Przepraszam, jeszcze wrócę na chwilę tutaj. Jeżeli mamy limit, no to możemy ustawić cenę, po jakiej chcemy, żeby się sprzedało. Tu się ustawia cenę sprzedaży, a to się ustawia cenę triggera, czyli tego pierwszego naciśnięcia spustu. Ale możecie dać również market. I wtedy wpisujecie tylko trigger price, wpisujecie 16500 i po prostu jak dojdzie do tej ceny, to sprzeda Wam tego Bitcoina po marketowej cenie, najlepszej, jaką się będzie dało złapać. To samo mamy w sytuacji, jak jeżeli mamy już, teraz sobie tylko zerknę, słuchajcie, bo nie pamiętam, czy ja tego Bitcoina mam kupionego, czy ja go nie mam kupionego w końcu. BTC mamy. I teraz w sytuacji, w której mamy Bitcoina, prawda? I stwierdzamy znowu, idziemy spać. Może być tak, że cena w nocy pójdzie dosyć mocno do góry, a my nie weźmiemy profitu, nie sprzedamy go po cenie, której chcieliśmy sprzedać i nie zarobimy. Możemy ustawić zlecenie Take Profit, czyli w sytuacji, w której mamy Bitcoina i chcemy go sprzedać po cenie wyższej, zarobić na nim, wybieramy sobie całość, ustawiamy trigger price na przykład 17 tysięcy i dajmy sobie tym razem po markecie. Dajemy Sell BTC. I teraz tutaj mamy zlecenie, w którym jeżeli cena Bitcoina dojdzie do 17 tysięcy, to nam to po prostu automatycznie sprzeda. Nie będziemy musieli tego robić z palca, tylko automatycznie giełda sprzeda naszego Bitcoina z danym zyskiem. I to jest zlecenie Take Profit i Stop Loss, czyli Stop Loss ochrania nas przed tym, że możemy stracić, może po prostu cena spaść, a my nie chcemy, żeby spadała i nie chcemy tracić kapitału, prawda? A Take Profit to jest zlecenie, które po prostu pomaga nam zarobić, czyli w momencie, w którym nie siedzimy przed komputerem, a cena może pójść do góry, ustawiamy sobie zlecenie Take Profit, które automatycznie zamknie nam, sprzeda nam nasze monety z zyskiem. Bybit konkursy działają w ten sposób. Pierwszy konkurs, jeszcze jest chyba z 10 miejsc, więc możecie się pospieszyć, to dostaniecie za darmo $30. Rejestrujecie się z mojego linku, który tutaj macie. Na Bybit po rejestracji maksymalnie do 24 godzin wpłacacie równowartość $100. Możecie wpłacić to kartą, P2P, możecie sobie przelać również $100 z innej giełdy. Ważne, najlepiej przelać 101, żeby załapało. I w sytuacji, w której już znajdziecie sobie te $100 na Bybicie, musicie zacząć tradeować, czyli zrobić jeden trade na spocie lub derywatywach, a najlepiej po prostu gdzieś tam sobie działać, najlepiej na derywatywach. I wtedy dostaniecie airdrop od giełdy w wysokości $30 i dostaniecie go do 20 grudnia. I te $30 będziecie sobie mogli wykorzystać na co tylko chcecie. Drugi konkurs jest taki, który trwa do końca grudnia, od 1 grudnia, że jeśli zrobicie to, co powiedziałem wyżej, płacicie $100 i zaczniecie po prostu tradeować na derywatywach. Ja na koniec miesiąca wybieram jedną osobę, robię takie losowanie. Ja widzę, kto się rejestrował u siebie na Bybicie i po prostu ściągam sobie całą listę tych ludzi, którzy się zarejestrowali. Wybieram jedną i tej jednej osobie po prostu powiem na jakimś filmiku na YouTubie, że ten UAD wygrał, ta osoba się do mnie zgłosi i otrzyma ode mnie po prostu przelew w wysokości $100 na giełdę. Będzie sobie mogła z tym zrobić, co chce. Jeżeli chodzi o trzeci konkurs, to tutaj po prostu dostajecie dodatki. Już Wam powiem, o co chodzi. Pablo, jakbyś mógł zrobić screenshota od tego, o co Cię prosiłem i wrzucić na pytania live, to będę wdzięczny, dobra? Pablo, jesteś? Tak, właśnie robię. Dobra. I teraz słuchajcie, rejestrujecie się z mojego linku i co robicie? Rejestrujecie się, no to już powiedziałem z linku. Robicie KYC na swoim koncie, czyli musicie się po prostu zweryfikować tam dowodem osobistym, zdjęcie i tak dalej. No zwykłe KYC. Dostaniecie wtedy $3 airdropa z Bybita. Ściągacie aplikację Bybita na telefon i się na niej logujecie. To jest następny krok. Dostajecie $5 airdropa z Bybita. Wpłacacie na swoje konto minimum $10, ale tu powiedzmy zrobicie już 100, więc macie to z głowy. Dostajecie dodatkowego $1. Tradujecie przez 7 dni na Bybicie, może być na derywatywach, po prostu kupujecie, sprzedajecie, ważne, żeby codziennie jakaś transakcja została wykonana i obrót nie może być mniejszy niż $100, ale to jest dosyć proste, bo jak zrobicie $10 na tradzie, dźwignia razy 10, to już macie $100 obrotu. Dostajecie airdropa $10 od Bybita. Jeżeli zrobicie jednego trade'a na spocie, kupicie za ileś tam kasiorki bitka na przykład, dostajecie $3. Tak samo otwarcie trade'a na derywatywach, dlatego mówiłem, że lepiej, bo od razu 2 zaliczacie i tradujecie przez następne 3 dni. Łącznie możecie dostać $25. I teraz sytuacja wygląda tak, że jak dostaniecie te dolarki, to tutaj Wam się pokaże, to akurat na telefonie wygląda trochę inaczej, ale jak wejdziecie sobie w Rewards Hub, to będziecie mieli różne właśnie takie kupony. Jedne dostaniecie na derywatywy do trade'u, a drugie do wykorzystania. Czyli na przykład macie tutaj kupon, że dostaliście $10 i zostało tutaj Pablowi 9,28. Czemu? Ponieważ w tej edycji jest coś takiego, że pieniądze, które dostajecie, prawdopodobnie nie będziecie nimi handlować, tylko z tych pieniędzy będzie Wam schodziła prowizja za wszystkie trady na derywatywach. Czyli w sytuacji, w której dostaliście po prostu $10 od Bybita, to nie ściąga Wam z Waszych pieniędzy, z derywatyw, z Waszego depozytu kasy za prowizję, za trady, tylko stąd. Czyli po prostu tradujecie sobie, można powiedzieć, za darmo. Nie ma po prostu tych prowizji, nie? Ok, super, fajnie, że wyjaśnione. Czy będzie więcej konkursów airdropów dla osób, które już długo są na Twoim refie? Bo jak na razie to większość jest dla nowych, przez co się nie załapuje. Ależ oczywiście, Wojtas, że tak będzie. W tym miesiącu będę robił nowe konkursy, ponieważ zawsze będą konkursy. Chcę tak zrobić docelowo, że zawsze będzie jeden konkurs w miesiącu, maksymalnie 2 dla nowych, żeby też ludzi zachęcić. I drugi konkurs, czyli zawsze co miesiąc będzie konkurs dla ludzi, którzy już u mnie są. Więc jest to już w planie, jest to gdzieś tam w mojej głowie obmyślane i prawdopodobnie może już od grudnia, ale na pewno od stycznia będziecie mieli zawsze jeden konkurs bybitowy, na którym będzie można wygrać pewnie $50-100 plus dodatkowe konkursy związane z Discordem, powiązane też z Bybitem, więc wszystko Wam będę mówił, będzie tego dużo, dlatego że no, jeżeli ja dostaję kasę, chcę się z Wami podzielić i po prostu mówię, wydajemy tą kasę na narzędzia, które kosztują po kilkaset $, na rozwój Discorda, żeby był bardziej funkcjonalny i na to, żeby po prostu Wam tą kasę rozdawać poprzez właśnie jakieś konkursy i tak dalej. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że gdzieś tam osoby, które zaczynają na Bybicie, niekoniecznie początkujący, ale po prostu osoby, które gdzieś zmieniają giełdę, łatwiej będzie im się posługiwać. Pamiętajcie, że Bybit jest dużo lepszy pod względem technologicznym na przykład niż Binance, ponieważ nie ma takich sytuacji, że ktoś coś Wam się gdzieś zatnie, coś Wam nie zrealizuje tej profitu, stop lossa, gdzie na Binance jest to dosłownie nagminne, dlatego też z tej giełdy po prostu zrezygnowałem, przeszedłem na Bybita i dlatego też Wam go polecam, gdzieś tam z nimi współpracuję, a dodatkowo dają pieniądze na konkursy, także też możemy się podzielić, też możecie coś z tego po prostu dodatkowo mieć, a przede wszystkim wspieracie mnie i społeczność, w której też jesteście, Discordową, ponieważ na tym Discordzie mamy naprawdę bardzo dużo narzędzi. Ja wykupuję narzędzia, niektóre są nawet po $800 i my macie dostęp do nich w zupełności za darmo, także wpadajcie na Discorda, bo dzięki tak naprawdę Discordowi i temu, co tam wrzucam, temu, co tam działamy, łatwiej Wam się będzie tradowało. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące konkursu, dotyczące stricte samego Bybita, piszcie w komentarzach lub wbijajcie po prostu na Discorda i na Discordzie również zawsze ze mną możecie porozmawiać. Ja każdemu odpowiadam, każdemu poświęcę trochę czasu, także zapraszam serdecznie. Dzięki wielkie za oglądanie odcinka i trzymajcie się, widzimy się już niedługo w ciekawej serii, ponieważ będziemy robić Q&A, także poznacie mnie trochę lepiej. Na razie.